Oto transmitter FM, który łączy się z naszym telefonem przez Bluetootha i wysyła sygnał na falach ultrakrótkich, czy jak to się tam nazywa, do naszego radia. Ustawiamy radio na 87,5. Telefon łączy się przez 87,5. Fale oczywiście możemy zmienić, nie wiem czy to tak, dobra, to jest głośność akurat, maksymalna głośność i tak dalej. Oczywiście dźwięk jest trochę słabszy i nie ma jakiejś super jakości, ale dzięki temu nie potrzebujemy ani żadnych kabli, ani nawet jeśli nie mamy złącza audio w samochodzie, w radiu, tak samo jak u mnie, to w tym momencie nasz telefon przez Bluetootha bezprzewodowo łączy się z tym. Całe urządzenie kosztowało 23 zł na polskim Allegro, więc oczywiście na AliExpress na pewno kupimy to taniej. 23 zł oczywiście razem z kosztami wysyłki już w całość, nie? Samo urządzenie kosztowało tam 17 zł a koszty wysyłki wiadomo i tak dalej. No, urządzenie łączy się bardzo szybko, jest równocześnie zestawem głośno mówiącym. Więc i ładowarką. Ustawiamy sobie falę i nadajemy. Ładowarka 1 A, 3,1 A, więc jest to ładowarka szybko, ładuje dobrze. Z telefonem łączy się oczywiście, paruje bezproblemowo, łączy się od razu, gdy wsiadamy do samochodu. I urządzenie jest jakości jak na razie dość dobrej. Wadą takiego urządzenia jest oczywiście, o, zresztą słychać, że było połączone. W tym momencie urządzenie już się łączy, połączone. Już w tym momencie urządzenie połączone jest tak naprawdę z radiem samochodowym i w tym momencie możemy zacząć puszczać sobie muzykę z YouTube'a, słuchać, nie wiem, audiobooka, czy cokolwiek robić, łączyć telefon, czy po prostu rozmawiać przez telefon. Nie dotykając oczywiście rękami. Wadą jest oczywiście to, jeszcze raz go wyjmę, że gdy go miałem tutaj w ładowarce, bo ja sobie zastosowałem taki trójnik, który już miałem po prostu wcześniej i zacząłem go wykorzystywać, to oczywiście wadą jest to, no to jest po prostu wada konstrukcyjna w tym momencie, można powiedzieć, samochodu, że ja jak podłączę jeszcze ładowarkę, to w tym momencie co chwila trącałem, co chwila rozłączało i za każdym razem się rozłączało, więc jak z nim się rozmawiałem, to się praktycznie nie dało. Jeszcze wkurzające jest to oczywiście, że ktoś do nas dzwoni, my słuchamy radia, nie Bluetootha, to w tym momencie musimy pamiętać o przyłączeniu sobie na kanał radiowy, na którym mamy ustawienie tego transmitera, gdyż rozmawiamy niby, albo przełączać na głośnik i tak dalej. Włączyć radio, wyłączyć radio, mamy wyłączone radio, odbieramy telefon i nic nie słyszymy, a to wina tego, że po prostu radio na przykład transmitter łączył, połączył się z telefonem, a nie ma gdzie przesyłać naszego sygnału, więc się nie pogadamy. Jeszcze co do rozmowy przez ten transmitter zauważyłem taką śmieszną sprawę, przełączę go sobie tutaj, znowu słyszać, że połączenie było słabe, zaraz się włączy, telefon ładuje się szybko. To jeszcze jest coś takiego, wada, nie wiem jak w tym przypadku, teraz mam na przykład, no, dlaczego nie chce się włączyć, muszę jeszcze trójnik włączyć oczywiście do tego. Ten trójnik jest w tym momencie po to, żebym co chwila nie zahaczał ręką, zmieniając zbiegi o to urządzenie i żeby się nie rozwalało. Urządzenie działa dobrze, jakość dźwięku nie jest jakaś wybitna. Co do rozmów telefonicznych, gdy odbieram telefon, to mnie nie słychać. Słychać mnie dopiero w momencie, gdy ja oddzwonię. Wtedy zestaw głośno mówiący działa idealnie. Mikrofon mamy oczywiście w telefonie, a głośniki mamy w samochodzie. I przez głośnik w samochodzie i głośniki radiowe, samochodowe przez radio możemy słuchać. Mówię Bluetooth i tak dalej. Urządzenie fajne. Urządzenie dobre. Tych transmitterów jest naprawdę masa. Można też nagrać jeszcze. Są takie z kartami pamięci. Są też urządzenia z kartami pamięci, dzięki czemu możemy nagrać sobie na pamięć urządzenia, czy nawet po prostu odtwarzać muzykę z pendrive'a, czy z karty pamięci. I też jest wtedy ok. Urządzenie za 23 zł nie jest jakiś
dobry, duży wydany, nawet jak mamy kabel AUX, prawda? U mnie akurat w samochodzie, w radio Toyota Corolla 12 nie ma nawet wyjścia AUX w radiu, nie mówiąc o jakichś innych wyjściach. Bluetootha oczywiście też nie ma, więc coś takiego no po prostu sprawdza się w tym momencie idealnie. Teraz mój trzeci transmitter. Pierwszy transmitter. Nie pamiętam, czy w ogóle mi się łączył z telefonem, czy po prostu używałem go do nagrywania muzyki na niego, bo miał pamięć. Czasami te transmitery mają pamięć. Ten pamięci bodajże nie ma. Miał po prostu pamięć i ma ten transmitter. O, teraz patrzę, że ten transmitter ma także, proszę, miejsce na kartę pamięci. Te flash. Nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc, że ma. Nie używam go do tego, ale mój pierwszy transmitter, to nawet nie pamiętam, czy łączył się z telefonem. Na pewno po prostu łączył, puszczałem sobie nagraną na niego muzykę w radiu. I działał na tej zasadzie. Jeszcze raz go włączymy. Tak z ciekawości, gdzie jest wejście karty pamięci. Proszę, jest wejście karty pamięci. Czyli możemy nagrać sobie po prostu muzykę i puścić. Nie musimy podłączać nawet telefonu. Wygodna sprawa, czemu nie? Pendrive'a nie wiem, czy można podłączyć, chyba nie. To jest jednak wejście nie na pendrive'a, tylko do ładowarki. Te dwa wejścia, które mamy. 3,1 A, czyli bardzo szybkie ładowanie, teoretycznie powinno być. No ładuję telefon dobrze, nie będę narzekał, nie będę mówił, że nie ładuję dobrze telefonu. Ładuję go dobrze, tylko mówię. Przy ładowaniu, w zależności od umiejscowienia zapalniczki w samochodzie, tak jak u mnie, po prostu cały czas się przerywało. Co jeszcze można powiedzieć? Jakość muzyki, jakość dźwięku nie jest zbyt wybitna. Słychać czasami szumy, czasami nie. Nie jest też nie wiadomo jak głośna muzyka. Nie jest to na pewno taka muzyka na full, jak w momencie, gdy puszczamy z radia. Pytanie jak z karty pamięci, przynajmniej wtedy, kiedy rzucamy w YouTube'a, ale to jak jeżdżę samochodem Volvo na przykład i tam mam Bluetootha wbudowanego w radiu, też piosenki z YouTube'a są dużo cichsze, więc może to wina YouTube'a, ale to już sprawy techniczne, w które nie wnikam. W każdym bądź razie sama jakość wysłuchiwania muzyki jest różnica. Czasami słychać trzaski, czasami szumy, czasami trafi ci zasięg. Jeżdżąc na międzynarodówce, używając transmitera kiedyś, we Włoszech na przykład nie mogłem znaleźć fali. Wszystkie było prawie pozajmowane. Co chwila można powiedzieć, że transmitter łapał jakąś falę i nie dało się słuchać. Drugi transmitter, jaki miałem w swoim życiu, to był transmitter, który po prostu się popsuł, ale używałem go kilka lat. I był to transmitter bezpośrednio wkładany w wyjście słuchawkowe telefonu. Więc też ciekawostka, jak już są nowe telefony, które nie mają wejścia słuchawkowego, to na przykład taki transmitter po prostu nie zadziała. Ale taka ciekawostka, że coś takiego było, że był zasilany od razu bezpośrednio z telefonu. I w tym momencie można było, nie wiem, sobie telefonu słuchać na przykład w radiu w domu. Tak? Bo tego raczej wiadomo, takiej zapalniczki w domu, takiego wejścia nie mam, więc go sobie raczej nie podłączę. A gdy na przykład miałem po prostu, no już się właśnie łączy, tutaj regulacja głośności, dłużej przytrzymujemy, jest parowanie, a tutaj bodajże jest zmiana fali będzie, ale to trzeba tu przytrzymać dłużej. I wtedy jest zmiana fali. No urządzenie w każdym razie. I ja polecam. Nie ma co liczyć na nie wiadomo jak wielką jakość dźwięku, muzyki i tak dalej. Nie jest to urządzenie dla audiofilii, ale jest to dla osób, które po prostu nie mają samochodu wbudowanego Bluetootha. Jest to wtedy bardzo wygodne rozwiązanie, że telefon przez Bluetooth łączy się z urządzeniem, a urządzenie wysyła falami radiowymi sygnał do naszego odbiornika. Ogólnie urządzenie polecam. Myślę, że można go bardzo dobrze korzystać. Ja już dziękuję i zapraszam do oglądania mojego kanału, subskrypcji, lajkowania filmu. I dziękuję.